Krzysztof Jodko dla portalu Fight Sport, długo niewidziany. Witaj, Krzysztof. Cześć, witam. Krzysztof, można powiedzieć, wygrane walki w UFC świadczą o twojej klasie, o tym, że zacząłeś, jesteś na właściwych, powiedzmy, na właściwym torze i w tej chwili otwierają się przed tobą dobre perspektywy. Tandem McCrory, kolejny rywal, to chyba wyzwanie, co? Tak, myślę, że to jest wyzwanie. UFC dało mi takiego rywala, chciałem kogoś z top 15, ale UFC jednak wybrało mi rywala, który jest również bardzo dobry, bardzo doświadczony i oczywiście to, co najważniejsze, nie walczy nie wygrywa walk przez decyzję, tak? Albo przegrywa, albo wygrywa przez poddania czy nokauty, więc myślę, że to będzie znakomity test dla mnie, gdzie może się wreszcie otworzyć. Można powiedzieć, że jesteś jednym z młodych wilków, jeśli chodzi o UFC, o powiedzmy tą kategorię twoją. Widzisz siebie w tym samym czubie, tak jak powiedziałeś, top 15 albo top 10? No jasne, że się widzę i to jest teraz kolejne moje marzenie, tak? Moje marzenia się spełniają jedno po drugim, jeśli chodzi o karierę. Chciałem dostać kontrakt do UFC, dostałem. Teraz dostałem następny kontrakt na 4 walki. Kolejnym moim marzeniem jest zawalczyć z kimś z top 15, jeśli wszystko będzie dobrze, oczywiście ze zdrowiem jeśli zwyciężę, to fajnie by było kiedyś w swojej karierze zawalczyć o pas i nawet może ten pas kiedyś zawisnie na moich biodrach. Mówisz o pasie kategorii średniej? Tak, myślę o pasie kategorii średniej. Nie zamierzam schodzić niżej, dobrze mi się tam czuję. Jestem dużo szybszy od swoich rywali w każdych walkach, których tam miałem, więc myślę, że to dobry ruch i dobra waga dla mnie. Jeździsz po różnych klubach, jesteś też przyjacielem Petera Soboty, który też jest znanym zawodnikiem też i chyba trenersko ci bardzo mocno pomaga. Gdzie się najlepiej czujesz? Trenując właśnie tak jako wolny strzelec w różnych klubach, czy raczej wolałbyś być przywiązany do jakiegoś konkretnego klubu w jednym miejscu? Nie, myślę, że ja czuję się bardzo dobrze, jak odwiedzam różne kluby i na każdych przygotowaniach trenuję gdzie indziej. Złapię nowe doświadczenie, trenuję z innymi rywalami, ale wiadomo też, te moje wyjazdy nie są takie, że sobie siedzę w domu i wymyślam, a dobra, lecę do Kalifornii. Tak, jeśli walczę z jakimś dobrym zawodnikiem, który jest strikerem, to oczywiście szukam klubu, gdzie mają podobnych sparring partnerów i skupiają się tylko na walce w stójce, tak, głównie na walce w stójce. Jeśli walczę z jakimś zawodnikiem jiu-jitsu, to jadę do klubu, gdzie trenujemy więcej jiu-jitsu, tak. Mój team, który mam w narożniku, jest bardzo dobry, bardzo dobrze się z nimi czuję i to mi wystarczy. Najlepsze jest to, że mam miłą atmosferę przed walką, w czasie walki, więc czego więcej chcieć, tylko trzeba mocno trenować i zdobywać szczyty. Tak jak powiedziałeś, miła atmosfera, to jest ważne, czy raczej wolałbyś takiego trenera, jak miałeś kiedyś, czyli krzyczącego na ciebie, czy raczej na spokojnie teraz? Myślę, że wiadomo, że musi być taki trener, który na ciebie krzyknie, który ci powie, co źle robisz, ale moim zdaniem zawodnik potrzebuje spokoju i być spokojny, o nic się nie martwić, nie ma jakiegoś rozpierdzielu, jak było w przypadku ostatnim, że o wszystko musiałem się martwić, to nie było szczęki, to nie było wiadra, to coś tam, coś, więc teraz mam wszystko poukładane, o nic się nie martwię, muzyczka gra w szatni, ja się rozgrzewam, wychodzę szczęśliwy do walki, bo to, co lubię, co kocham i dlatego nigdy się nie stresuję. Krzysiek, co w najbliższym czasie będziesz robił? Jak będziesz trenował do kolejnego pojedynku? Będziesz aklimatyzował się, powiedzmy, w Stanach czy na kontynencie amerykańskim, czy raczej wskoczysz tam w jakimś tam ostatnim okresie, 3-4 dni przed walką? Nie. Właśnie tym razem lecę do Tajlandii na nabrać formy, potrenować 7 tygodni i później wylatuję do Miami na Florydę i tam będę już szlifował formę przed walką i prosto z Miami lecę od razu do Ottawy, do Kanady na walkę. Myślisz, że to zapewni ci ten komfort pełnego wytrenowania, żadnych problemów przed samą walką? Myślę, że tak, że mam zorganizowany cały pełen obóz treningowy w American Top Team. Będę miał tam trenerów od kondycji, od stójki, od parterów, super sparring partnerów, takich jak na przykład Robbie Lawler, czy zapaśnik, jak się ten nazywa? Bo zapomniałem, bardzo dobry. Mówisz o Romero, więc
myślę, że czego chcieć więcej, tak. Krzysztof, jesteśmy dzisiaj na kongresie, podoba Ci się tu? Tak, bardzo mi się podoba, dużo ludzi, naprawdę dużo można spotkać różnych twarzy, jest naprawdę fajnie. Rozpoznają Cię wszyscy? Rozpoznają, głównie no 90% mnie rozpoznaje, no trochę to jest męczące, ale spoko, bardzo się dobrze z tym czuję. Powiedz mi, polscy fani mogą oczekiwać zwycięstwa w Ottawie? No jasne, że tak. Jadę tam teraz ryzykować, walczyć na śmierć i życie i myślę, że to ta następna walka otworzy moje wszystkie bramy i do zwycięstwa i do wyższej kariery i zacznę wreszcie walczyć z wielką agresją, z większą agresją niż przy ostatniej walce spokojnej. Słyszeliście, większa agresja, Ottawa, Tanda McCrory, wyzwanie przed Krzysztofem Jotko. Myślę, że sprosta temu wyzwaniu, idzie krok po kroku, może nie rzuca się tak w oczy jak inni zawodnicy, ale na pewno jest na dobrej drodze i mamy nadzieję, że tak jak powiedział, pas wagi średniej któregoś dnia zawiśnie na jego biodrach. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Dziękuję.